O, a co my tu mamy? Świeczki? Płatki róż? Kieliszek musującego rozę? Tak jest, napełnij go. Być może po prostu relaksujesz się we własnej wannie. Ale cały Instagram myśli, że spędzasz dzień w spa. O tak, pełen luksus, prawda? Ach, w rzeczywistości jednak większość czasu w łazience spędzasz z maseczką na twarzy i czepkiem prysznicowym na głowie. Twoje pachy od dawna czekały na dokładne golenie. A po goleniu nóg przesuwamy się do dużych palców u stóp. Tak, to już jest, siostry. Po długim dniu w pracy nie ma nic lepszego niż wyjście na lampkę wina z dziewczynami. Mam rację? Już widzę te polubienia i całą masę komentarzy. No cóż, pracuj ciężko, baw się ostro. A raczej, pracuję ciężko, jestem wykończona. Idę do domu i w wygodnym dresie cieszę się dużym kieliszkiem wina. I dziękuję bardzo. Cała ty, Heli, to najlepsza środa mojego życia. Tak się bawi elita. W drodze na rajską wyspę. Spójrz tylko na te chmury. Czy to zachód słońca? Cudownie. Zaraz, chwileczkę. Jesteś w domu i gapisz się przez deskę toaletową. To nadaje nowe znaczenie pojęciu wakacje we własnym kraju. Czyż nie? Wow, masz już 20 lajków. Naiwniacy. O, co dziś mamy na obiad? Wygląda, jakby ktoś zafundował sobie coś wyjątkowego. Hej, to zwykłe zdjęcie z czasopisma. Pod odpowiednim kątem nikt się nie dowie, że zamiast wykwintnego dania napychasz się wszystkim, co tylko znajdziesz w lodówce. Hej, Heli, spokojnie. Zwolnij trochę. No nieźle. Dziewczyno, jedziesz po bandzie. Chyba ktoś tu będzie wieczorem zasuwał po zakupy. Oto właśnie przyziemna rzeczywistość. Spokojnie. Czas pokazać światu, ile straciłaś na wadze. Czy może przybrałaś? Co? O, Wiki, nie płacz! A więc trochę przesadziłaś z frytkami ostatniej nocy. Wow, czy to magiczna waga? Jak Wiki to robi? Nieźle! Świetny sposób na oszukiwanie obserwujących. Nie powinnaś jednak kłamać na temat swojej wagi. Jesteś fantastyczna taka, jaka jesteś. Ale przecież małe kłamstewko od czasu do czasu nie zaszkodzi. Krótkie bluzki są teraz modne i wiesz, co to znaczy? Musisz bez przerwy mieć idealną figurę i płaski brzuch. Na pewno według Instagrama. O Jezu, dziewczyno, czy ty coś dzisiaj jadłaś? Teraz o wiele lepiej. Wszystkie dziewczyny mają wałeczki na brzuchu, więc noś je z dumą. Może tylko nie chwal się nimi w internecie. Piękna od samego rana. Oczywiście, że taka już się obudziłam. Dobry sen i relaks wystarczą, żeby tak wyglądać. Patrzcie tylko, jak włosy Wiki idealnie układają się na poduszce. Dobrze, poranne posty mam już załatwione. Teraz czas do pracy. Obudziłam się taka? Puff. A może raczej zajęło mi 2 godziny, żeby tak wyglądać. Heli, a co ty tu robisz? Czy ty rysujesz sześciopak? No, na pewno to łatwiejsze niż seria brzuszków. Jeśli chcesz mieć idealne zdjęcie fitness, to taki trik jest znakomity. Och, ten trening wygląda wyczerpująco. Przynajmniej w pewnym sensie. O mój Boże, Heli! Wyglądają jak prawdziwe! A teraz powróćmy do rzeczywistości. Czy jest coś gorszego niż brzuszki? Siostro, jutro nie będziesz mogła się ruszyć. Czy kiedykolwiek pozbędę się tych wałków? Dlaczego nie znikniecie? Wow, Wiki, jaki piękny makijaż oczu! Jak długo go robiłaś? Sprawiasz, że wydaje się to bardzo proste. Makijażowe selfie wyglądają super artystycznie i dostają wiele polubień. Naprawdę, to oko wygląda niesamowicie. I przyznam, warte jest tutorialu. Po co malować całą twarz, kiedy wystarczy jedno oko? Znalezienie właściwego konta do Insta fotki to sztuka sama w sobie. I małe wygięcie tutaj, dziubek tam, odchylenie głowy? Nie, to nie wygląda dobrze.
Czy da się jeszcze jakoś uatrakcyjnić te zdjęcia? Co zrobić, żeby były bardziej interesujące? No, no, nawet nie poznaję tej dziewczyny. Komu potrzebny jest push-up, kiedy wystarczy para idealnych kolan? Działaj, Wiki! Obserwujący Cię Instagramowicze będą oszołomieni Twoim seksapilem. Czy kiedykolwiek zastanawiało Was, jak te wszystkie fit dziewczyny stają na rękach? Mnie też. Serio, jak one to robią? Może ściana pomoże? Nie, zdecydowanie nie. Prawda jest taka, że w jodze nauka stania na głowie zajmuje mnóstwo czasu. Patrzcie! Coś niesamowitego! Wow, wytrzymujesz w tej pozycji tak długo! Dobra, chcecie poznać tajemnicę? Kiedy jedna osoba robi Wam zdjęcia, ktoś inny powinien trzymać Wam nogi. Upewnijcie się tylko, że ta osoba nie znajduje się w kadrze. Kto by pomyślał, że stanie na głowie może być takie wyczerpujące? Skąd my to znamy? W piątkowy wieczór siedzimy w domu, spokojnie przeglądamy Instagrama i nagle... Czy kiedykolwiek znajdę miłość? Czy może już zawsze będę siedzieć z kotem na kanapie? Nie martw się, Heli! Pomożemy Ci! Pokaż wszystkim obserwującym, jak siedzisz wtulona w ramionach swojego nowego chłopaka. No już, nie wstydź się trochę powygłupiać. Haha, tak, to było naprawdę niezłe. Hej, wiedziałam, że skądś znam tego chłopaka. To cały czas była Wiki. Jaka dobra przyjaciółka. Wow, to ostatnie wyglądało bardzo realistycznie. Co za urocza para. Chyba właśnie wrócili z gorącej randki. Ładne buty tak przy okazji. Hej, to przecież ty, Wiki! Jesteś prawdziwie dumną singielką. No dobrze. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Instagram nie najlepiej odzwierciedla rzeczywistość. Czasem jednak nie potrafimy sobie odmówić, żeby trochę upiększyć nasze zdjęcia. Naprawdę, łatwo stracić kontakt z rzeczywistością. Pamiętajcie jednak, że wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi. Chcemy dzielić się naszym życiem z setkami najbliższych przyjaciół i rodziną. Podchodźcie więc do Instagrama z przymrużeniem oka i nie przejmujcie się nim za bardzo. Rzeczywistość bywa o wiele bardziej interesująca niż życie na Instagramie. Wiecie, co mam na myśli? Podobała Wam się ta kompilacja? Zasubskrybujcie kanał 1-2-3-GO, by nie przegapić zabawnych klipów i filmików. Do zobaczenia!